Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj recenzja Quasara, dokładnie. Quasar RAS ląduje nam na tapecie. Jest to, co to w ogóle jest Quasar RAS? Przede wszystkim jest to cybuch i hiter w jednym, z fajnym, ciekawym, futurystycznym designem, wyglądem i wykonaniem. Jak to wszystko się prezentuje, jak to wygląda, przekonacie się już za chwilę. No dobra, otwórzmy sobie pudełko, bo sam już nie mogę się doczekać i jestem bardzo ciekawy tego wyglądu tego produktu. Pierwsze co nas wita to instrukcja w takiej kopercie w języku francuskim oraz angielskim. Odłożymy sobie ją na razie na bok. No i oczywiście w środku mamy nic innego jak naszego Quasara RAS, który prezentuje się dokładnie tak. Jak Wam wspomniałem, ciekawy, futurystyczny, nietuzinkowy wygląd. Na pewno rzuca się to w oczy. Rozmontujmy go sobie i zmontujmy z powrotem. Pokażę Wam każdy element z osobna, a potem przejdziemy sobie już stricte do recenzji i omawianiu poszczególnych tutaj rzeczy, zawsze idąc według moich kryteriów. Zacznijmy sobie od rączki. Rączka, jak widzicie, jest taka gumowa. To jest taka solidna guma. Już widzę, posłuchajcie, będę Wam w trakcie odcinka też mówił różnicę pomiędzy Quasarem 2 a tym RASem, ponieważ RAS przede wszystkim jest ulepszoną wersją Quasara 2. I musicie o tym wiedzieć. Widzę już te pierwsze elementy, które rzekomo zostały ulepszone. Quasara 2 też mam. Jego recenzja też się pojawi, a potem zrobię Wam porównanie obu tych cybuchów, żebyście mieli wgląd, jak to dokładnie wygląda. Widzę już po prostu, że są tu odpowiednie też dziurki na cyrkulację powietrza. Ta została rzekomo poprawiona. Sprawdzimy to sobie dzisiaj paląc fajkę wodną. Hartowane szkło, które wygląda dokładnie tak. Słuchajcie, no tutaj jestem w stanie nabić solidną, naprawdę solidną porcję tytoniu na długie, fajne, intensywne palenie. Dzisiaj zapalę sobie, myślę, tak lżej, ale widzę, że spokojnie jest tutaj potencjał na dużo, na długą taką fajną sesję. Spód, który wygląda tak, z taką dziurką, którą nakładamy dokładnie tutaj na górę, no i miejsce na węgierki, które układamy tutaj. Widzę, że tego miejsca jest troszeczkę więcej, więc wydaje mi się, że bez problemu będę mógł włożyć 3 kostki, ale ja się zaopatrzyłem dzisiaj w fajne też węgierki, pokażę Wam je później. I oczywiście góra, która wygląda tak. I kolejna różnica pomiędzy Quasarem 2 a Quasarem RASem. Góra wchodzi nam bezpośrednio od góry, hop, luźniutko, tak jak widzicie. W dwójce to było tak, że musieliśmy odpowiednio włożyć i zamknąć. Czasami to było leciutko problematyczne, dlatego że jak już mieliśmy rozgrzany ten cybuch, musieliśmy łapać za te gumy i po prostu starać się zamykać. Czasem nam się to lekko zacinało. Tutaj ekstra rozwiązanie bardzo, bardzo fajne. Nakładamy, to nam idealnie wchodzi i dziękuję. Jeszcze chciałem Wam nadmienić, gdzie nabyłem ten cybuszek. I dodatkowo powiedzieć, że dzisiaj tak zdradzę już kawałeczek setupu Wam, to Was pewnie też nie zaskoczy, ponieważ ostatnio mi się bardzo fajnie na tej fajerce wodnej pali. Dzisiaj będę palił na Shisha Baxie Cloud Micro. I tą fajeczkę, jak i ten cybuch możecie nabyć w sklepie Cybuch, dokładnie tak. Sklep gorąco Wam polecam. A dlaczego? Dlatego, że jeżeli jesteście starymi wyjadaczami fajki wodnej, bądź chcielibyście jakichś zmian, bądź już palicie dłuższy czas też fajkę wodną i chcielibyście naprawdę fajny sprzęt do fajki wodnej, ten sklep na pewno Was zainteresuje, bo przede wszystkim ma asortyment z górnej półki. I jest to naprawdę dobry asortyment, bardzo, bardzo dobrej jakości i ja Wam gorąco, gorąco polecam. Linka zostawię Wam pod spodem, a my przejdźmy sobie do naszej recenzji. No to lecimy sobie według kryteriów. Najpierw wygląd. Jak sami widzicie, Quasar RAS ma bardzo ciekawą, nowoczesną, futurystyczną stylizację. Dodatkowo jest to cybuch szklany, tak? Musimy mówić, że jest to cybuch szklany z hiterem po prostu, czyli jest to zarazem i cybuch, i hiter.
Wygląda i prezentuje się bardzo, bardzo nowocześnie, bardzo designersko, bardzo ciekawie. Mnie osobiście bardzo się podoba, lubię taki futurystyczny styl, podobają mi się niektóre naprawdę fajki wodne, które są właśnie wykonane w takim dokładnie stylu. Quasar RAS jest elegancki, fajnie wykonany, połączenie szarego, oczywiście jest to aluminium, z takim czarnym szkłem. Wygląda po prostu bardzo, bardzo elegancko. Jeżeli ja miałbym ocenić ten cybuch, po pierwsze, a propos wyglądu, idealnie pasuje mi, ja już paliłem też wcześniej na Quasarze dwójce, idealnie pasuje mi między innymi do mojej fajki Hub Leaf, która również jest fajką futurystyczną i ten cybuch, gdy nałożę na topkę, myślę, że będzie się prezentował idealnie, idealnie z nią się skomponuje. Dla mnie wygląd jest rewelacja, cybuch się prezentuje naprawdę designersko i nowocześnie. Ja daję mu bezapelacyjnie 10 i nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Oczywiście też biorę pod uwagę, że nie wszystkim taki styl musi przypasować. Jeżeli ewentualnie jesteście fanami powiedzmy klasycznych cybuchów, ale ja na przykład jestem też fanem takich właśnie nowoczesnych rozwiązań i ten cybuch absolutnie dostaje ode mnie dychę, jeżeli chodzi o wygląd. Przejdźmy sobie do wykonania, a to jest naprawdę solidne. Zresztą zobaczcie sobie sami, jeszcze raz zdejmę tutaj topkę. Tak jak widzicie, mamy tutaj tą rączkę bezpośrednio gumową. Co, oczywiście nie musimy wkładać uszczelki, tylko bezpośrednio na fajkę wodną nam ten cybuch wchodzi. Ta gumowa rączka przede wszystkim jest bardzo fajna, jeżeli chcielibyśmy zdjąć, a wciąż nam tutaj się jeszcze, wiecie, praży nasz tytoń, także jest to bardzo fajne i ciekawe rozwiązanie. Tak jak wspomniałem wcześniej, pojemny, szklany już stricte cybuch, do którego naprawdę widzę, że jestem w stanie nabić bardzo, bardzo dużo tytoniu, naprawdę. To spokojnie 2,5 godzina sesja, myślę, że na tym cybuchu dałaby sobie radę. Zobaczymy sobie, jak rozpalimy już stricte, jak to będzie wyglądać, ale naprawdę to jest też ogromny plus. Widzę już tutaj po wykonaniu, liczę, że ta cyrkulacja powietrza będzie równie dobra, a nawet lepsza jak w poprzednim modelu, ponieważ tak nas zapewnia też producent, a to sobie sprawdzę, jak już tę fajkę wodną rozpalę za niedługo. No i przejdźmy sobie do góry. No, przede wszystkim elementy są, to jest aluminium, dobrze wykonane, poskręcane, fajnie to wygląda. Tutaj też mamy gumę, więcej miejsca na węgielki, jak najbardziej duży plus, bo bez problemu sobie teraz w tym momencie 3 kostki zwykłe zmieszczę w tym hiterze bez żadnego problemu i w tym cybuchu. Dodatkowo nakładana góra. Dla mnie to też jest ogromny plus. Stricte fajna wygoda, to wchodzi nam na górę, hop, tutaj mamy ten, wrzucamy węgle, zamykamy, zaczynamy palić fajkę wodną. Jeżeli chodzi o wykonanie, jest to na pewno te rzeczy, które powiedziałem, to są same na pewno plusy. Jeżeli miałbym się czegoś czepić i obstawiam, że w tym cybuchu będzie podobny problem jak w Quasarze dwójce, to będzie czyszczenie tego cybucha, czyli czyszczenie zarówno tego szkła, do którego nam te powoli zacznie nam się przypalać, i spodu, jeżeli założymy za dużo tytoniu, nałożymy, ten spód po prostu będzie nam ciemny, tak? Ponieważ ten tytoń nam się przypali, z czasem będzie się po prostu przylepiał, ten spód będzie ciemny. Zapewne ten problem może wystąpić. Nie unikniemy tego, no jest to, słuchajcie, stricte kosmetyka, tak? Jeżeli nabijemy sobie ponownie tytoń i nałożymy tą górę, to nikt nie będzie widział, że ten cybuch jest powiedzmy troszeczkę brudny. Nie będę zatem za to odejmował tego tutaj punktu. Dodatkowo chciałem Wam po prostu o tym powiedzieć, uczulić, że taki element występuje. Mi on osobiście nie przeszkadza, bo kiedy nabiję już bezpośrednio cybuch, włożę go sobie na topkę fajki wodnej i zacznę sobie tą fajkę wodną palić, to nie robi mi to tak naprawdę żadnej różnicy. Nawet mój Oduman Ignis już jest od spodu nieźle przyjarany i tak naprawdę ma służyć do tego, żeby mi rozpalać fajkę wodną, i dokładnie ten produkt, czyli Quasar RAS i jego topka służy do tego samego. Dodatkowo możecie użyć pijanki do piekarnika, jeżeli chcecie dokładniej wymyć te elementy. To jest hartowane szkło, nie będziecie mieli z tym żadnego problemu, także myślę, że to jest też fajna rzecz. Jeżeli chodzi o wykonanie, nie jestem w stanie dać nic innego jak również dychę, 10 na 10, jeżeli chodzi o wykonanie tego produktu. Przejdźmy sobie zatem do setupu, omówię Wam go pokrótce, ale zanim zacznę Wam go omawiać, jedna ważna rzecz. Nie oszukuję Was,
i liczę, że Quasar RAS naprawdę będzie ekstra, ekstra wydajnym i fajnym cybuchem. Mam ogromne, ogromne nadzieje w związku z tym. Setup jest dzisiaj naprawdę ciekawy, dlatego że tak, oczywiście palimy sobie na naszym Quasarze RAS, który tutaj wiedzie prym i o nim właśnie mowa w dzisiejszym odcinku. Zapalę sobie smak Mint Chocolate Chill od Fumari. Jest to jeden z moich ulubionych smaków i jak dla mnie najlepsze połączenie mięty z czekoladą. Dodatkowo Shisha Bucks Cloud Micro, wspomniałem Wam już wcześniej. Wąż również od Shisha Bucksa. Jest to też fajna mała fajeczka i myślę, że ten cybuch między innymi do tej fajeczki również pasuje, może niekoniecznie kolorystycznie z moją, ale również ciekawie się prezentuje i będzie miał ciekawy design. I słuchajcie, zaopatrzyłem się również specjalnie na tą okazję węgielki Black Cocos. I jak widzicie, są to ćwiartki. Dokładnie, wrzucę sobie tutaj aż 4 ćwiartki, zapalimy sobie to naprawdę fajnie. I będzie myślę, że bardzo, bardzo ciekawie. Taki setup, jak tu widzicie dzisiaj, nabijam sobie za chwileczkę tego rasa i rozpalamy fajkę wodną. Jak widzicie, Quasar jest już nabity, gotowy, wylądował na fajce wodnej. Troszeczkę już wcześniej popaliłem, żeby go po prostu troszeczkę rozpalić, żeby już stricte pokazać Wam, jak faktycznie nam się rozpala. Na razie mamy tak. Tak jak Wam mówiłem, wrzuciłem tutaj 4 ćwiartki. Ćwiartki te są dość małe, ponieważ to są diamondy akurat, więc one mi tam bez problemu weszły, jeszcze bym zmieścił, jakbym chciał tak naprawdę. Ale też nie chciałem przesadzać. Podobno na tym Quasarze na 2 węgielkach również można zapalić świetną sesję. Także to nie jest wyznacznikiem, że napakujemy 3 węgle i super, będziemy mieli mega temperaturę. Na 2 węgielkach podobno też jest rewelacja. Rozpalamy dalej, zobaczymy, ponieważ nie ukrywam Was, jakość palenia w przypadku kryteriów, jakim jest cybuch bądź hiter, jest dla mnie najważniejsza i zaraz zobaczymy, jak spisze nam się Quasar RAS. Zaczyna nam się rozpalać, oczywiście smak jest wyczuwalny, ale to standardowo to Fumari Mint Chocolate Chill nigdy mnie nie zawiodło. Więc smaczek jest jak najbardziej wyczuwalny. Co do nabicia, słuchajcie, nabiłem nie za dużo tego tytoniu, leciutko tylko ugniatałem, żeby po prostu nie przypiec sobie tego spodu od węgielków. Nie jest tam nie wiadomo ile, na jakąś mega długą sesję, na takie fajne palenie myślę godzinka 15, godzinka półtorej. Także zobaczymy, bo ja sobie na pewno później jeszcze poza wizją dokończę tą sesję. Mam nadzieję, że będzie bardzo, bardzo smaczna. Tak jak widzicie, rozpala nam się już to i powoli coraz bardziej łapie. Zwiększę trochę temperaturę, wezmę więcej tych buchów. No jak widzicie, już kolejny buszek. Nie wdmuchuje fajki, nie przedmuchuje fajki. Zniżam tą temperaturę, jest naprawdę, naprawdę dobrze. Żebym Was nie oszukał, rozpaliłem powiedzmy do takich pierwszych już takich chmur jak teraz. Potrwało to około 3 minut myślę. Na początku sobie stopniowo też rozpalałem, ponieważ pierwszy raz palę na rasie i teraz na wizji macie okazję właśnie widzieć, jak pierwszy raz go testuję, ponieważ wcześniej już czekał właśnie na swoją recenzję i chciałem go mieć w idealnym stanie, żeby Wam pokazać. Jak widzicie, zaczynają się pojawiać naprawdę fajne chmury. No i myślę, że będzie bardzo, bardzo dobra ta jakość palenia. Przede wszystkim oczywiście fajeczka też tutaj robi swoje, no ale wiedzie prym oczywiście cybuch w tym momencie i hiter zarazem, czyli Quasar RAS. Ostatnio zresztą robiłem Wam filmik a propos Dumana Ignisa i Hookah Johna i do niego będę się mniej więcej odnosił, ponieważ uważam, że to jest kombo bardzo, bardzo dobre, a nie oszukując się, ten cybuch chciałbym, żeby był dla mnie cybuchem, którego będę używał na Hublifa, więc jeszcze 3 buszki i mówię Wam, jak to wygląda. Sami chyba widzicie,
Chciałem Wam tylko jeszcze zademonstrować, pokazać, nie będę to już przedłużał. Pali się wyśmienicie. Pali się naprawdę lekko, łatwo, przyjemnie. Widzę, że tutaj jest fajny ten hajs i ta cyrkulacja powietrza wydaje mi się, że w tym modelu została faktycznie poprawiona, co jest oczywiście na ogromny plus. W poprzednim modelu był taki problem, że czasami węgierki nam przygasały, bądź nie wypalały się do końca. Pod koniec sesji jeszcze w komentarzach Wam napiszę, czy węgierki mi się całe wypaliły, jak sobie już zapalę do końca. Dam Wam znać na pewno i tak jak widzicie, no jest dobrze. Jakość jest wyśmienita, mógłbym sobie tak chillować kolejne paręnaście minut, ale trzeba wydać werdykt. Jakość palenia na Quasarze raz 10 na 10. Także mamy pretendenta do kolejnego ulubieńca Shisha Project. I zaraz zobaczymy jeszcze ostatnie kryterium, czyli stosunek jakości do ceny. Zanim powiemy a propos ceny do jakości, widzieliście już cenę 69 euro, tyle dokładnie jest za ten cybuch. To jeszcze chciałem Wam pokazać, wziąć jednego buszka, ponieważ bardzo fajnie mi się pali, to stopniowo mi się fajnie rozpaliło. Nie muszę nic tutaj kombinować z węgielkami, nic absolutnie robić i sami zobaczcie, jaki jest efekt. Nic nie przydusza, nic nie przypala, smak jest rewelacyjny. Teraz cena, stosunek ceny do jakości. 69 euro za taki set. Przypominam, że w tym secie macie cybuch i hitter, czyli od razu takie combo. Gdybym miał to porównać do Odumana Ignisa i na przykład Hooka Johna, którego Wam rekomendowałem. Oduman Ignis, wiadomo, jest troszeczkę tańszym hitterem. Dodatkowo Hooka John jest akurat też dobrym cybuchem. Tam było około 23, czyli 46 euro za taki zestaw. Ale na przykład bardzo popularny Callout Lotus, który kosztuje około 55 euro i do tego sobie dokoptujmy Hooka Johna za 23 euro, no to daje nam 78, tak? Czyli automatycznie zbliżona kwota, nawet większa, przepraszam, kwota niż nasz tutaj Quasar Raz. Więc jeżeli mam być szczery, czy to jest drogo, czy to jest tanio, ja uważam, że za taki zestaw, za taką jakość palenia i za naprawdę to, że nie musimy nic robić, nakładamy sobie węgielki, hop, cieszymy się tą sesją dłuższą, krótszą, bo możemy spokojnie w tym cybuchu tu sobie manewrować, jest to jak najbardziej bardzo, bardzo dobra cena. Moglibyśmy spekulować, żeby ta cena była troszeczkę niższa, ale muszę Wam powiedzieć, że mimo wszystko komponenty, jakie zostały użyte także w tym Quasarze Raz, tak jak hartowane szkło, ta guma, bez problemu możemy ten cybuch zdjąć, właśnie góra, że możemy sobie ją też zdjąć, manewrować tymi węgielkami, komfort w ogóle palenia na tym produkcie jest na tyle wysoki, że wydaje mi się, że nie jest to mimo wszystko wygórowana cena. I za taki zestaw, jeżeli ktoś naprawdę chciałby przeskoczyć już na stricte też i futurystyczny design i na mega, mega dobrą jakość palenia, gorąco polecam. I nie pozostaje mi nic innego jak dać 10 na 10. Jak już się domyślacie, Quasar Raz bezapelacyjnie ląduje u mnie w ulubionych. Jeszcze sobie podsumujemy podsumowanie za chwilkę. Zebrał same dziesiątki, także ocena ogólna chyba jest wiadoma i nie będę musiał Wam jej mówić, ale mimo wszystko jeszcze za chwileczkę się wypowiem. Jeszcze jeden buszek dla Was. Zobaczcie, jak fajnie się na tym cybuchu pali. Gęste, fajne, zawiesiste, smaczne chmury. 10 na 10 stosunek jakości do ceny. Tak, wciąż jestem tutaj po zadymionej stronie. Czas na podsumowanie. Quasar Raz dla mnie w chwili obecnej produkt idealny. Faktycznie 10 na 10 oczywiście ocena końcowa. Nie mógłbym dać innej oceny. Same dziesiątki zebrał ten zestaw. I podsumujmy sobie od początku. Fajny, ciekawy, elegancki, nowoczesny design. Z tą fajką komponuje się, mi się wydaje, rewelacyjnie. Tak samo z wszelkimi fajkami futurystycznymi, ale uwierzcie mi, nawet na zwykłej fajeczce będzie na pewno wyglądać też fajnie i ciekawie. Konstrukcja. Dobre komponenty, dobra jakość komponentów i naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Jakość palenia, sami zobaczcie. Sesja trwa już jakiś czas, nic nie majstruję przy węgielkach, nic po prostu nie robię. Chilluję, delektuję się tą sesją, palę sobie, nic mnie nie przypala i jest naprawdę rewelacja.
Cena 69 euro wydaje mi się, że to jest cena jak najbardziej adekwatna za taki produkt, jakim jest Quasar RAS. I nie pozostaje mi nic innego, jak w podsumowaniu powiedzieć Wam, że to jest kolejny ulubieniec Shisha Project. Jak najbardziej ląduje w ulubionych. Ten cybuch na 100% ze mną zostaje i będzie mi fajnie, mi się wydaje, służył między innymi na moim Shisha Baksie, czy też Hublifie, do którego pasuje idealnie kolorystycznie. I jest to naprawdę rewelacyjny cybuch i hiter w jednym w tej cenie. Dlatego gorąco Wam polecam, jeżeli zastanawialibyście się, mielibyście troszeczkę gotówki i chcielibyście kupić naprawdę dobry set, ten moim zdaniem nie ma wad. I jeszcze w komentarzu Wam napiszę, czy węgielki wypaliły mi się do końca, jak było z tą sesją, ale wydaje mi się, że tak będzie, ponieważ jak już teraz palę... To jest po prostu bardzo, bardzo dobrze. Wielkie dzięki za obejrzenie tego odcinka. My widzimy się oczywiście za tydzień. Oczywiście dawajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał. Coraz więcej tych subskrypcji wpada. Jest moc, jest siła. Bóg niech będzie z Wami. Ostatni buszek dla Was i trzymajcie się. Do zobaczyska za tydzień.